A w Krakowie Wisła prowadzi 1-0. Przed chwilą rzut wolny wykonywał Maciej Żurawski. Piłka źle obroniona przez Piotra Lecha i dobitka Baszczyńskiego. W ten właśnie sposób w 26 minucie Wisła zaczyna realizować swój plan, a więc zwycięstwo nad Górnikiem Zabrze i przypieczętowanie teraz na 3 kolejki przed końcem Mistrzostwa Kraju. Maciej Żurawski, bardzo duży błąd doświadczonego Piotra Lecha.